Tradycyjne dożynki stanowią podziękowanie Bogu za ukończenie żniw i prac polowych. W tym celu mieszkańcy gminy Nowe Miasto nad Pilicą spotkali się 25 sierpnia w Parku Miejskim. Podczas obrzędów nie zapomniano również o wyrażeniu wdzięczności samym rolnikom za ich trud włożony w uzyskanie plonów. Dożynki to w gminach wiejskich oraz takich jak nasza miejsko-wiejskich jest jednym z ważniejszych dni w kalendarzu. Jest to święto dziękowania Panu Bogu za plony, a wszystkim rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Gospodarzami dożynek gminy Nowe Miasto nad Pilicą są burmistrz miasta i gminy pani Barbara Gąsiorowska oraz starostowi dożynek pani Maria Kamińska oraz pan Dariusz Karbowiak. Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto. Dziś wszyscy rolnicy obchodzą swe święto. Dziś wszyscy rolnicy obchodzą swe święto. Dziewczyny co? Ten dorodny bochen chleba, jako symbol ciężkiej pracy rolników. Czynimy to z wielką nadzieją, że w domach mieszkańców naszej gminy nigdy chleba nie zabraknie, a dzielenie się nim będzie wyrazem naszej jedności i wzajemnego poszanowania. Szanowni Państwo, biorę Was wszystkich tutaj na świadków i przyrzekam, że będę dzieliła sprawiedliwie, uczciwie ten chleb, aby wszystkim nie zabrakło. Tak mi dopomóż Bóg. Będzie chlebek nowy, bułeczki z pszenicy. Ej, dożynkowy wieniec, nie są szodownicy. Oj, dożynkowy wieniec, nie są szodownicy. Rolnik zbierał plony, żyły ciężkie w trudzie, ażeby święty chlebek nie
jedli wszyscy ludzie, a żeby święty chlebek jedli wszyscy ludzie. Popatrzcie, popatrzcie na zebrane plony i ślijcie Panu Bogu dziękczynne pokłony. I ślijcie Panu Bogu dziękczynne pokłony. Szanowni Państwo, Pani Burmistrz, wiele osób sprzyja ochotniczym strażom pożarnym, a instytucją też taką, która bardzo mocno wspiera ratownictwo na obszarach wiejskich. Zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Między innymi ze środków, które płacą rolnicy w formie składek, są finansowane strażnice, są finansowane wozy bojowe, ale także są finansowane takie rzeczy jak podstawowe, niezbędne do ratownictwa medycznego. I dzisiaj mamy okazję taki zestaw wręczać. Dziękuję w imieniu Prezesa Krajowej Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, pana też Artura Banasiewicza. Dziękuję za to, że dzisiaj na Dożynkach w Nowym Mieście możemy strażakom ochotnikom tej bardzo ważnej formacji działającej na obszarach wiejskich wręczyć taką torbę. To nie jest torba upominkowa, tylko torba, która służy do tego, abyśmy my wszyscy czuli się bardziej bezpieczni. Gratuluję i dziękuję wszystkim ochotniczym strażom pożarnym za to, co dla naszego środowiska robią. Dlatego też organizujemy dożynki, aby pokłonić się wszystkim rolnikom, oddać im hołd za to, że są, że nas karmią i ciężko pracują dla dobra naszej ojczyzny. Proszę Państwa, chcieliśmy w tym dniu także podziękować im za pracę, ale także chcielibyśmy ich ugościć, zarówno rolników, jak i Państwa, wszystkich przybyłych tutaj na dzisiejsze nasze uroczystości. Będziemy degustować potrawy tradycyjne, które przygotowały członkini kół gospodyń wiejskich z miejscowości Domaniewice, Łęgonice, Bieliny i Nowe Bieliny, Rosocha i Rudki. Na pewno nieraz już kosztowaliście ich potraw, są wspaniałe, także dzisiaj pewnie też będą wspaniałe i będziemy degustować te potrawy. Nie byłoby tej degustacji, gdyby nie sponsorzy. Dlatego też chciałabym podziękować Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolniczego Oddział Terenowy w Warszawie, Państwu Szczepańskim, którzy produkują produkcję maszyn sadowniczych, Piekarni Binkowskich Pani Justynie Binkowskiej i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Terenowy w Grójcu. Degustacja jest bezpłatna, także myślę, że wszyscy skorzystamy z tej degustacji, będziemy świętować, radować się i bawić się. Czego Państwu życzę, aby ta zabawa była miła i przyjemna.